Nie spodziewałam się tego. Przed biegiem mówię, dobra, mamy dziewczynę ze Stanów, biega 10.84. Mówię, dobra, na pewno będzie pierwsza. Mamy tutaj tą z Wybrzeża Kości Słoniowej, nie wiem jak to powiedzieć, Ahure, Ahai, Ahuahu, wiadomo która. Mówię, dobra, ta też jest szybka. Jak będę trzecia w swojej serii, będę bardzo zadowolona. Drugi raz w karierze poniżej 11. Naprawdę mnie to motywuje. Ale wiem, na co jestem gotowa. Wiem, że jestem gotowa na szybkie bieganie, bo treningi to pokazują. Robię życiówki na 100 metrów. Zrobiłam życiówkę na siłowni. Zrobiłam życiówkę w skoku z dal miejsca. Więc jestem gotowa. Czuję się dobrze. Jestem po prostu pewna swoich umiejętności. Jestem pewna tego, że dobiegnę całą setkę do końca. Jestem pewna, że wytrzymam na bloku. Nic mnie nie rozproszy. A jeszcze w ogóle tak dużo Polaków to trochę było chyba, co? I tak mi tak na serduszku się miło zrobiło, jak krzyczeli wszyscy moje imię. No i fajne, no. To było takie, Ewa, wreszcie dostajesz zapłatę za swoją pracę, oczywiście za trenerki pracę też, bo było dużo zlotów, upadków, nie umiałam zejść poniżej 11.20, nie umiałam zejść poniżej 7.20. No i tak przetrwałyśmy, myślę, że ten najgorszy okres, wyciągnęłyśmy z tego wnioski, ja wyciągnęłam też z tego wnioski. I myślę, że też tutaj, także nic tylko biegać.